Bonjour! Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć historię pewnego znaleziska u noworodka i jego losach zgoła odmiennych niż te w Polsce. Albo może o moich losach zgoła odmiennych od tych w Polsce. Otóż w poniedziałek badam noworodka przed wypisem. Od stóp do głów, nic nadzwyczajnego, po czym widzę coś wokół jej, coś wokół, w okolicy jej stromu, ale to pewnie przerośnięta łechtaczka, tak może być u wielu noworodków, u płci żeńskiej, to jest normalne, to przechodzi, to są hormony, to jest po porodzie, to norma. I już chciałam mamie powiedzieć, schodząc z góry ku stopom, i a ten truc. O kurczę, a co to jest? Ja tak patrzę. Nie bardzo łechtaczka. Nie bardzo wiem, co to jest. I tak patrzę, i naciskam, i dotykam. U małych dziewczynek, u noworodków generalnie strasznie ciężko w ogóle, powiem to na głos, strasznie ciężko w ogóle ogarnąć, co tam jest. Zacewnikować dziewczynka, co dopiero małego noworodka, o, to jest, uważam, że mistrzostwo. Dlatego, że cała topografia jest rozpulchniona, zmieniona, dużo rzeczy jest przejściowych. No więc tym bardziej, co ja widzę? Widzę jakąś narośl, może to przerośnięta łechtaczka, może to jakaś torbiel, a może to mały penis. A dziewczynka już ma imię. Kurczę, jak mam to teraz ugryźć tu we Francji? W Polsce mniej więcej wiedziałabym, co zrobić. Natomiast we Francji oni tutaj podchodzą trochę luźniej do wszelakiej diagnostyki, niepilnej. Do pilnej też podchodzą różnie. I Jezus, no i co? No i co teraz? Tym bardziej, że nawet nie wiem, co to jest. Nie mogę wpisać na skierowanie ten truc. Wysłałam ich na radiologię, na USG, żeby zrobić USG brzucha. Nie powiedziałam mamie, że szukam jąder, bo to byłby dla niej szok. Wolałam być najpierw tego pewna, więc wysłałam ich na USG, szukając jakichś innych anomalii. A w tym czasie szybki SMS do MMS, do mojego ukochanego kolegi urologa dziecięcego, którego uznaję za najwyższy mój autorytet. Jak on mówi skacz, ja się pytam, jak wysoko? No, facet ma niesamowitą głowę. I rany boskie, co to? I wysłałam mu zdjęcie. No, zdjęcie było lekko pedofilskie, ale bez twarzy. Lekarze mają mnóstwo, pediatrzy mają mnóstwo takich zdjęć, dlatego że to zwiększa naszą wiedzę i możliwości. I doświadczenie. I napisałam, co to? I strzałka. I w tym czasie lecę, żeby coś... on mi odpisał, że być może to jest torbiel Skena. Okej. Google. Już wiem, co to jest. I znalazłam jakiś opis przypadku, więc szybciutko go wydrukowałam. Sprawdziłam, jakie są zalecenia. Generalnie obserwacja, ewentualnie konsultacja chirurga, a na pewno USG brzucha. Co? Dobrze pomyślałam. I lecę, żeby wyciągnąć wydruk z drukarki tego przypadku, a w drzwiach zablokował mi przejście jakiś facet w fartuchu. I on do mnie na ty. No to pewnie lekarz, ale to chociaż to troszeczkę takie dziwne, ale dobra, nieważne. Ja mówię, musimy porozmawiać. Więc myślałam, że może coś źle napisałam na skierowaniu, bo spodziewałam się, że to radiolog, że coś na skierowaniu napisałam źle, że to nie tędy diagnostyka i w ogóle i coś tam. No więc ja mówię, no dobra, no proszę, proszę siąść. Ja tak szybko nie przechodzę na ty. I o co chodzi? Aleksandra, musimy porozmawiać. Okej. Niedobry wstęp. Słuchaj, bo moi przyjaciele mają tutaj centrum medyczne nieopodal i poszukują lekarzy, generalnie rodzinnych, pediatra też się znajdzie, i właśnie chcieliby ciebie... Mnie chcą? Wyskoczył jak Filip z konopi. Nie, nie ciebie. To po pigułkę do mnie się zwracasz. Czy nie masz jakichś innych kolegów w Polsce, którzy chcieliby tutaj pracować? Boż, to nie był radiolog. Po prostu przypadek, że ten facet się napatoczył. On się przedstawił w ogóle jako chirurg trzewny. Przez przypadek on się napatoczył. Ja połączyłam to, że to pewnie ten pacjent.
I ja mówię, Matko Boska, wiesz co, ale ja nie znam za dużo szalonych lekarzy w Polsce, którzy chcieliby opuścić kraj. No ale ty opuściłaś. No ale ja jestem szalona. Okej. Okay. Powiedziałam, że będę szukać, ale niczego nie obiecuję. Więc jeśli znacie jakiegoś lekarza rodzinnego szalonego na tyle, żeby rzucić wszystko i przyjechać do Bourges, to polecam. Od strony zawodowej perełka, a od strony osobistej, to zależy jak sobie życie ułożysz, ja jestem przeszczęśliwa, więc absolutnie gorąco polecam. Ale skoro już jesteś na miejscu, jesteś chirurgiem, to musisz mi coś podpowiedzieć, ponieważ tutaj dużo rzeczy z gatunku chirurgii dziecięcej przejmują chirurdzy ogólni. Naprawdę. Tutaj to naprawdę trzeba mieć jakieś szalone znalezisko, żeby w ogóle tym się zajął chirurg dziecięcy, albo urolog dziecięcy, albo jakaś inna podspecjalizacja. Tu właściwie wszystko robi pediatra lub lekarz rodzinny. W kwestii, nie wiem, wycinania migdałków, wyrostek, przepukliny, usuwanie zębów mądrości, tym się zajmują chirurdzy ogólni. Oczywiście zęby mądrości to akurat późniejszy wiek, ale cała reszta, coś czym się u nas zajmują chirurdzy dziecięcy, tutaj robi to każdy. Ja mówię, słuchaj, no, pokazuję mu zdjęcie sromu. Co to jest? Znaczy, nie tyle co to jest, co ja mam z tym zrobić. Gdzie? Bo w Polsce to bym wiedziała, a tu? A on mówi, wiesz co, ja się tym nie zajmuję, ale dam ci numer telefonu do chirurga dziecięcego w klinice w Tuch. On jest naprawdę bardzo, bardzo mądry i bardzo sympatyczny, więc on ci pomoże. Masz do niego numer? Mam. I dał mi ten numer. Ja mówię, teraz czy mam ten numer, bo nie wiem jakie są zwyczaje, przekazać rodzicowi, niech się umawia, czy ja mam zadzwonić? Jak chcesz, ale on jest bardzo sympatyczny. No to dobra, zrozumiałam, że trzeba zadzwonić. Pacjent jest dalej na radiologii, a ja dzwonię. Oczywiście trzeba Wam wiedzieć, że rozmowa telefoniczna w języku obcym to nie jest coś łatwego. Zawsze się irytujesz, tutaj są jakieś głosy, tu nie możesz się skupić. Generalnie chcesz wyjść jak najpiękniej pod względem językowym, a masakra. No ale dobra, no trzeba wziąć byka za rogi. I dzwonię tam. Dzień dobry, już ma pechusiska, jestem tutaj pediatrą i mam taki problem. A facet mówi, proszę mi przesłać na maila zdjęcie. To ja do pani oddzwonię. Przesłałam mu to zdjęcie, oczywiście z mojej francuskiej poczty nie przeszło to. Potraktowane to zostało jako spam. Wnioskuję, że filtrują zdjęcia, które wysyłam, ponieważ treść była absolutnie nieodpowiednia. No... I nie przeszło. Ale przez polską pocztę przeszło. Okej, okay. Dziwne to w porządku. Wysłałam mu to, on do mnie oddzwonił, powiedział, że tak, ma pani rację, to jest torby skana. Dzięki, Andrzej. I powiedział mi, co mam zrobić. Podał mi nazwisko lekarza, który ją przyjmie na zajutrz. A tu się czeka o wiele dłużej niż w Polsce na podspecjalistów. To w ogóle było szaleństwo. Nazajutrz na tą godzinę podał mi adres i generalnie gdyby tylko był jeszcze potrzebny, to proszę o telefon. Oczywiście bardzo chętnie pomogę. Bardzo serdecznie dziękuję doktorze. To naprawdę jest mi bardzo przyjemnie. Życzę wspaniałego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Nie tylko listownie obowiązują te wszystkie formułki, ale tu absolutnie czułam wdzięczność i sympatię do tego lekarza. Czemu by nie? Pacjentowi napisałam, bo ona wyszła, oczekując na dalsze wskazówki. Na drugi dzień dostałam od niej informację, jak się umówiła z lekarzem, o co poszerzyli diagnostykę, wszystkie tam takie szczegóły, po czym bardzo serdecznie podziękowała za opiekę i za te informacje i mam nadzieję do zobaczenia w marcu. Dlatego, że pytała mnie wcześniej, czy otwieram gabinet, powiedziałam, że mam nadzieję, że w marcu, więc kobieta czeka. Bardzo to uprzejmy. I to był wtorek. W czwartek dostaję telefon z nieznanego numeru. Dzień dobry, tu doktor Biny, czyli ten, do którego wysłałam to dziecko. Ja w ogóle już zupełnie zapomniałam. Ja myślałam, że dopiero za jakiś tam czas dostanę informację zwrotną, pisemną odnośnie tego pacjenta. A on, ja w związku z pacjentem przesłanym przez panią doktor, a ja no tak, no słucham jak. I on mi powiedział co? Że poszerzyli diagnostykę układu moczowego, żeby poszukać, czy czasem nie ma tam jakiegoś uretorocele, czyli gdzieś jakiś torbieli, wypustek, czy
przetok z dróg moczowych. Ewidentnie jest to torbiel Skena, natomiast jeżeli ona się będzie powiększać, będzie trzeba ją naciąć. Jeśli jednak zacznie się wchłaniać, to absolutnie nic. Do wizyta za tydzień, za miesiąc, dwa i właściwie tyle. Powiedział mi wszystko, co zrobili, jakie mają plany na wypadek drogi A, jakie mają plany na wypadek drogi B. I ja bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję za te informacje, one są dla mnie bardzo przydatne i bardzo dziękuję, że pan dzwonił, ależ nie, nie ma sprawy. Natomiast gdyby pani jeszcze kiedykolwiek miała jakieś problemy, proszę się nie wahać zadzwonić. Chętnie pomogę. A ja tak siedzę. No to był chyba jeden z niewielu pierwszych razy, z którymi, gdzie miałam do czynienia z taką uprzejmością, z taką informacją zwrotną. Niestety bardzo chciałabym, żeby w Polsce coś takiego też miało miejsce, bo ta wymiana myśli, informacji między lekarzami jest niesamowita. To jest tak uprzejme, to jest takie, ewidentnie widać, że współpracujemy dla dobra tego pacjenta. Na początku oczywiście miałam jakieś obiekcje, żeby zadzwonić, bo przeszkodzę, bo przerwę, a w ogóle kim to ja jestem, żeby tam komuś zawracać głowę. Absolutnie nic takiego nie miało miejsca. Tym bardziej czuję się jako ich konser, czyli współsiostra. To jest taka bzdurka, wydawałoby się, i absolutna podstawa w relacjach między lekarzami. A jednakowoż mnie to zaskoczyło. Także no, polecam się lekarzom rodzinnym, zapraszam ich tutaj serdecznie, tu się fajnie żyje. Bizu.